Państwu, otwieram 35. sesję Rady Miejskiej w Urzyniu w dniu 26 sierpnia 2022 roku. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej, Pana Marcina Sokołowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Budzeń, Pana Piotra Jankowskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Budzeń, Panią Ewę Kasperczak, Sekretarza Miasta i Gminy, Panią Katarzynę Sawińską i Pana Rafała Jończy, pracowników urzędu tutejszego, obsługujących dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Stwierdzam, że w dzisiejszych obradach bierze udział 10 radnych, co stanowi większość, a więc Rada może obradować i podejmować odpowiednie uchwały. Czy Państwo otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? Tak. Zapoznali się z nimi? Tak. Dziękuję bardzo. Przedstawię teraz początek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy, otwarcie, które nastąpiło. Punkt drugi, sprawy regulaminowe. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, interpelacja i zapytania radnych. Punkt piąty, informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Punkt szósty, informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie od ostatniej sesji. Punkt ósmy, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt dziewiąty, przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznania ze zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola prowadzący zajęcia w grupach mieszanych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Budzyń. Dziesiąty punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Dom Powstanie. Jedenasty punkt, wolne głosy i informacje i dwunasty punkt, zakończenie obrad. Przystępujemy do punktu czwartego. Interpelacji i zapytania radnych. Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, podczas obrad 34. sesji Rady Miejskiej Budzyni, która się odbyła w dniu 27 czerwca bieżącego roku, radni nie zgłosili interpelacji na piśmie, które wymagały do przekazania do biuletynu informacji publicznej naszej gminy. Niemniej jednak na szereg pytań w dyskusji odpowiedzieliśmy na bieżąco. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informuję, że od ostatniej sesji Rady Miejskiej w Budzynie nie zgłoszono na piśmie, nie przekazano na moje ręce wniosku lub interpelacji, które mogły być przekazane na stronę internetową gminy Budzyń. Czy ktoś z radnych chciałby teraz zgłosić na piśmie wniosek lub interpelację? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Na ostatniej sesji było podjętych 20 uchwał. Myślę, że Państwo się zapoznali. Uwagi może jakieś są do tych uchwał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt szósty. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym. Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 27 czerwca 2022 roku. Oprócz prac administracyjnych biura Rady uczestniczyłem w podsumowaniu sezonu piłki nożnej w Kłosu Budzyń, spotkaniu strażaków seniorów w powiatowej wystawie koni hodowlanych w Budzyniu, w uroczystym otwarciu drogi we wsi Brzechiniec na Radzie Sołtysów i wręczyliśmy laptopy dla dzieci i młodzieży z rodzin popegierowskich z gminy Budzy. Na ten temat to Pan Burmistrz coś więcej powie jeszcze. Ustaliliśmy z Panem Burmistrzem materiały i termin dzisiejszej sesji. Czy są może jakieś pytania do mnie?
Nie widzę, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Oczywiście, tak jak pan przewodniczący wspomniał, no, okres wakacji to też jest okres pracy. Wypoczywają, większość pracuje i dlatego pewne sprawy muszą się normalnym trybem realizować i być realizowane. Tak jak obiecałem, nie planowaliśmy w okresie miesiąca lipca i sierpnia sesji komisji, to na szczęście udało się dotrzymać do dnia dzisiejszego. Niemniej jednak zaraz wytłumaczę dlaczego. Może te najważniejsze sprawy, które w miesiącu lipcu i sierpniu się odbywały, to były też i kwestie przetargów, odbiorów, różnych inwestycji. Było spotkanie ze strażakami emerytami, którzy otrzymali decyzję pozytywną w sprawie tak zwanego dodatku emerytalnego. Byliśmy tutaj z naszym kolegą zastępcą w Urzędzie Gminy w Ryczywole, gdzieśmy się zapoznawali z pewnymi rozwiązaniami dotyczącymi wprowadzenia komunikacji lokalnej. W Łudzeniu się odbyła powiatowa wystawa koni hodowlanych, której byliśmy współorganizatorem jako gmina. Byłem na spotkaniu z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego w sprawie szkolenia kadr dla urzędów miast i gmin w naszym województwie. Z panią sekretarz byliśmy z medalem z okazji 50-lecia małżeństwa u jednej z naszych par jubilatów Nowej Wsi Wyszyńskich, którzy nie mogli dotrzeć na tą zbiorową uroczystość. Wielokrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami inwestora budującego farmy wiatrowe na terenie naszej gminy. Dotyczyło to przede wszystkim wszystkich inwestycji drogowych i naprawy dróg i gminnych i powiatowych po realizacji tej inwestycji. Byliśmy na podpisaniu, czy pan marszałek gościł u nas w sumie, jeżeli chodzi o podpisanie umowy na dotację, jeżeli chodzi o przebudowę zaplecza socjalnego, remont na Torliku. Także przygotowaliśmy materiały, jeżeli chodzi o przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych na 2023, ponieważ umowa kończy nam się z rokiem bieżącym. Uczestniczyłem, tak powiem, w spotkaniu ze starostą łodzieckim w sprawie przetargów drogowych organizowanych przez powiat na terenie naszej gminy, na drogach powiatowych. Mam tu szczególnie na myśli nieudany przetarg, jeżeli chodzi o przebudowę drogi we wsi Wyszyny. Ze względu na wysoką cenę, dzisiaj odbyła się, akurat byłem na sesji Rady Powiatu, zostało to zadanie rozłożone na rok bieżący, na rok przyszły, ze względu na to, że po prostu oferta, jaka została jedyna złożona, przekraczała w zdecydowany sposób możliwości finansowe powiatu. Odbyło się też walne zgromadzenie wspólników spółki Kopaszyn w sprawie zmiany umowy spółki. Na ostatniej sesji podejmowaliśmy uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów jednego ze wspólników. Na szczęście walne się odbyło. Wprowadzone zostały zmiany do umowy spółki blokujące, jakby powiedzieć, taką możliwość zbycia udziału przez jakiegokolwiek udziałowca na rzecz innych podmiotów bez zgody pozostałych udziałowców i prawa pierwokupu. Więc te plany, że tak powiem, na razie zostały zablokowane. Zobaczymy, czy jaki będzie ciąg dalszy, ponieważ jeden ze wspólników zrobił procesem sądowym, ale zobaczymy, czy się na to zdecyduje. Także przedwczoraj podpisałem akt notarialny, przekazując w formie darowizny grunt pod budowę posterunku policji w Budzyniu. I to informacja taka, że wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Niebawem policja uzyska pozwolenie na budowę, przeprowadzi procedurę przetargową. Mam nadzieję, no i w okresie zimowo-wiosennym rozpocznie się ta inwestycja. Ma być zakończona prawdopodobnie, jak wszystko będzie dobrze sprzyjać, w lipcu przyszłego roku. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, przez ostatnie 4 dni na raty, czy rozdawaliśmy, może to głupio brzmi, rozdawaliśmy, ale przekazaliśmy prawie 500 sztuk laptopów, które zakupiła nasza gmina ze środków Unii Europejskiej dla naszych uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. I ta jakby powiedzieć, ilość zaspokoiła wszystkie prawie złożone wnioski. Będzie dodatkowy nabór dla tych, którzy się zagapili lub nie złożyli, lub też z różnych przyczyn źle złożyli wnioski, bo też takie sytuacje się okazuje są na tej naszej gminie, więc taki uzupełniający nabór w miesiącu września przeprowadzimy.
W okresie wakacyjnym wielokrotnie spotykaliśmy się w sprawie przetargu na dostawę energii w ramach grupy zakupowej Gołanieckiej. To jest problem chyba ogólnopolski w tej chwili. Jako gmina zrobiliśmy swój akces do grupy zakupowej 30 gmin i powiatów z Kujaw, z Pomorza i z Wielkopolski wspólnie chce zakupić prąd. Złożone zostały dwie oferty, no ale one są, że tak powiem, w stosunku do roku bieżącego 400% większe jak w tej chwili ceny prądu, więc jest szok i to, że tak powiem, niektóre samorządy nie chcą się zgodzić na takie rozwiązania. Nie wiem, jak sprawa się potoczy dalej, ale prąd niestety drożeje i ta oferta, która w tej chwili jest, być może się jest bardzo tanią, bo za chwilę może być 500, 600 albo i 1000% droższy prąd, bo tak wszystko na to wskazuje. Ja tylko mówię o pewnych rzeczach, które mi przyjdą za chwilę nam się w obliczu projektu budżetu na rok przyszły spotkać. Nie będę mówił o cenach gazu. Natomiast też tak woli informacji ukazała się informacja ministra finansów, jeżeli chodzi o wielkość stawek podatku od nieruchomości na rok przyszły i generalnie zgodnie z ustawą maksymalne stawki rosną o 11% w stosunku do roku bieżącego. Także też Państwo będziecie mieli za chwilę wielki problem, jeżeli chodzi o tego typu decyzje. Gdyby były pytania, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa mówi? Ja mam pytanie, panie burmistrzu, odnośnie tych laptopów. Czy dla tych laptopów przekazy zostały zakupione również na Pokrowce? Tak. A jeśli tak, to z jakiej? Też tych samych. Z tych samych starszyło. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. I myszki. I myszki. Bezprzewodowe. Przystępujemy do punktu 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji jest na stronie internetowej. Myślę, że Państwo raczej się zapoznali. Czy są może jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę. To bardzo bym prosił przegłosować protokół. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 11 radnych jest za. Dziękuję bardzo. 10 było 11. Przyszedł. Punkt 9. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ustęp 3 karty nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązku wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Budzyn. Bardzo proszę, panie burmistrzu. I to jest w zasadzie główny cel naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ tak jak powiedziałem, rząd pracuje i pan minister Czarnek, że tak powiem, wydał rozporządzenie w okresie wakacyjnym zobowiązujące gminy do określenia tak zwanego pensum dla pewnej kategorii nauczycieli, jeżeli chodzi o opiekę pedagogiczną szeroko pojętą, czyli tak zwanego pedagoga specjalnego, który jest nowym, jakby powiedzieć, nową specjalizacją, jeżeli chodzi o opiekę psychologiczną nad uczniami szkół podstawowych czy też przedszkoli. I tutaj musimy, że tak powiem, Rada Gminy jest zobowiązana do 1 września tego roku podjąć uchwałę dotyczącą właśnie wysokości tego pensum. Takie pensum proponujemy, żeby wynosiło, tak jak pozostałe kategorii nauczycieli, tak zwanych nietablicowych, czyli logopedów, doradców zawodowych, którzy mieli do tej pory 22 godziny pensum. Też proponujemy, że takie pensum podobnej wysokości było określone. Podlega to ocenie czy uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Takie uzgodnienie uzyskaliśmy pozytywne i po prostu proponujemy, żeby taka rzecz czy taka uchwała dzisiaj została podjęta. Natomiast też musicie Państwo wiedzieć, że takie rozwiązanie też przyjęliśmy w projekcie organizacyjnym szkół od 1 września, ponieważ dyrektorzy szkół muszą zaplanować rozpoczęcie zajęć i obsadę personalną
i trudno, tak powiem, rozpoczynać rok szkolny bez określenia, ile dany nauczyciel ma godzin pracy mieć i jaki zakres zajęć realizować. Także te 22 godziny proponujemy, że tak powiem, przyjąć i że tak powiem, żeby to było równo, ani w dół, ani w górę, żeby to po prostu było te 22 godziny. Dziękuję bardzo. Czy są może pytania? Muszę powiedzieć, że będą też opinia pozytywna od Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Budzyniu na ręce pana burmistrza. Jeżeli nie mam pytań, to czytam też uchwałę. Uchwała 35/383/2022 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 26 sierpnia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymieniono w artykule 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnych godzinowym, tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola prowadzonych zajęcia w grupach mieszanych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Budzyń. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W załączniku numer 2 do uchwały numer 9/55/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli i tu zmieniającą uchwałę numer 23/251/2021 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 23 kwietnia 2021 paragraf 4 otrzymuje brzmienie. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych według poniższej tabeli. Pierwsze, pedagog 22 godziny, pedagog specjalny 22 godziny, psycholog 22 godziny, logopeda 22 godziny, doradca zawodowy 22 godziny, terapeuta pedagogiczny 22 godziny i nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze 25 godzin. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzeń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 11 radnych. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan nie głosował. Przewodniczący. Nie słabo. A przymusiłem. A słabo przymusiłem. Przepraszam. Nic mi się nie stało, bo jest nas więcej. Po 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Dom Powstaniec. Proszę Państwa. Proszę Państwa, to już samą uchwałę podjęliście Państwo 27 czerwca. Natomiast przy redagowaniu tej uchwały mieliśmy
mieliśmy do czynienia z błędem technicznym. Podjęta uchwała była prawidłowa, natomiast nie był załączony załącznik numer 2 lokalizujący danego dęba, dęba powstańca tak zwanego w tej uchwale. I taka sama sytuacja miała miejsce przy ogłaszaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała została ogłoszona, natomiast technicznie bez tego załącznika. Aby była jasność sytuacji i tak naprawdę dla porządku prawnego stwierdziliśmy, że lepiej, nie było tutaj żadnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, ale po kwestii związanej z tak zwanym doradztwem, stwierdziliśmy, że lepiej uchylić tą uchwałę, która była podjęta 27 czerwca i podjąć nową uchwałę z tym załącznikiem numer 2, czyli z tą lokalizacją tego dębu. Tak jest. Wszystko, dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę, czy tam coś uchwały. Uchwała numer 35 przez 34/2022 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Dom Powstaniec uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy, podpunkt pierwszy. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku Dom Szczypułokowy o wymiarach obwód pnia na wysokości 1,30 m, wynoszący 360 cm, wysokość 30 cm, położone na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 361/1 Obręb Budzy, gmina Budzy. 2. Pomnikowi przyrody nadaje się nazwę własną Dom Powstaniec. 3. Położenie pomnika, o którym mowa w ustępie pierwszy określa załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje burmistrz miasta i gminy Budzy. Paragraf 3. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody jest zachowanie wartości przyrodniczych, kulturowych oraz historycznych. Paragraf 4. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w paragrafie pierwszym, wprowadza się następujące zakazy. Pierwsze, niszczenie, uszkodzenia lub przekształcenie obiektu. 2. Uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby. 3. Umieszczania tablic reklamowych. Paragraf 5. W stosunku do pomnika przyrody w ramach czynnej ochrony ustala się pierwsze, obowiązek monitorowania oznakowania pomnika przyrody i uzupełnienia jego braku. 2. Obowiązek monitorowania stanu zdrowotnego pomnika przyrody oraz wykonania prac pielęgnujących i zabezpieczających na potrzeby ochrony przyrody w ramach zabiegów pielęgnacyjnych oraz w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników nieruchomości, na której rośnie bądź nieruchomości sąsiedzkich. 3. Wykonanie działań w celu utrzymania właściwego stanu pomnika przyrody i realizacji celów ochrony. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzy. Paragraf 7. Traci moc uchwała numer 34/377/2022 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Dom Powstaniec. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 11 radnych. Punkt 11. Wolne głosy i informacje. Czy pan burmistrz ma słowa o informacje? Ja bym chciał powiedzieć, że został sporządzony harmonogram zebrań wiejskich. I myślę, że państwo radni w tych zebraniach wiejskich poszczególnych w swoich okręgach będą brali udział, nie? Bardzo bym prosił, bo to tych zebrań nie było prawie 2 lata, jak się nie mylę, względem pandemii, także rok, tak? Także bardzo bym prosił, żeby brać w tych zebraniach udział. A po drugie odbywają się też 4 września do Rzymki. Wiejsko-gminne, no, w imieniu pana burmistrza i swoje podejrzenie będę na tych dożynkach. Bardzo zapraszamy.
Ale teraz mi się nie wiem. No niestety, kolega. Jeszcze może są może pytania. Nie widzę. Porządek dzisiejszych obrad został wyczerpany. Zamykam 35. Rady Miejskiej w Budzeniu. Dziękuję bardzo. Wszystkim.